Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Mam na imię Nati i mam dla Was dzisiaj zabawki od Gudetamy. To jest drżółtko, słuchajcie. Gudetama to jedna z postaci twórców Hello Kitty, czyli również zabawka japońska. No więc zapraszam Was do filmiku właśnie z tym małym panem jajko, a właściwie żółtko jajka. No i mam tutaj dzisiaj dwa zestawy właśnie z Gudetamą, czyli z tym jajem. Zobaczymy, bardzo śmieszna w ogóle postać, muszę przyznać. O wiele bardziej podoba mi się jednak mimo wszystko Hello Kitty, jeśli mogę je porównywać. Ale popatrzcie, mamy tutaj dwa zestawiki. Mamy w każdym, znaczy w ogóle jest 8 różnych postaci Gudetama Seaside Kitchen, czyli no podejrzewam, że no to po prostu chodzi o to, że elementy będą, czy też zabawki będą przedstawiały, tak jak widzicie zresztą, koktajl gdzieś tutaj na plaży, czy talerzyki z jakimiś potrawami z owoców morskich, owoców morza, przepraszam. Oczywiście nic przeczytać z tyłu nie mogę. Wszystko po japońsku. No ale mamy 8 różnych postaci, czy 8 różnych zabawek. Jest tutaj, widzicie, zestaw z ryżem jakimś, czy z makaronem. Tutaj jakiś ryż i sos. Jakiś tropikalny sok. Ryż i coś jeszcze, chyba wasabi, nie wiem. I jakieś inne śmieszne potrawy, których zidentyfikować nie potrafię. No i zobaczcie, jakie słodkie lody. 3 kulki lodów dla ochłody. Na pewno przydają się na plaży, także wszystko się zgadza. Są jakieś 3 fajne kuleczki. Zobaczymy, co będziemy dzisiaj mieli tutaj w tych dwóch paczkach. Mam nadzieję, że będą dwa różne, dwie różne zabawki. Także od razu zabieram się za otwarcie pierwszej. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy oczywiście mnóstwo plastiku. Koktajl, ok. Czy to wszystko? A, i to? No dobra, czyli mamy tutaj paczkę z tym niebieskim koktajlem od Gudetamy. Mamy małego Gudetamy. Mamy słomkę. Tutaj mamy oczywiście instrukcję, która na niewiele nam się przyda, bo jest po japońsku. Ale mamy numer 5. Tropical Juice. Czyli napój tropikalny. Tutaj jakaś guma do rzucia. Albo może jakiś cukierek, nie wiem. Dodatek w każdym razie do zestawu Gudetamy. Otwieram od razu paczkę i wyciągam nasz koktajl o zwariowanym niebieskim kolorze. Zobaczmy, co tu dodatkowo mam. Mam małego Gudetama, który sobie w środku pływa. Bardzo ciekawe zrobić postać z żółtka jajka w ogóle. No i co? Mamy tutaj jakieś pomarańczko, które możemy udekorować nasz koktajl. I jeszcze jakiś kwiatek śmieszny, to też mogę gdzieś tutaj przypiąć. Może tu? A, okej, dobra, proszę bardzo. Bardzo ładnie to wygląda. Mamy jeszcze słomeczkę, którą można wetknąć w nasz koktajl. Spróbuję. Oj! Ojejku, wszystko mi odpadło. Raz jeszcze przypnę. No i proszę bardzo. Mały pływający w koktajlu Gudetama. Bardzo słodkie. Zobacz, Gudetama, twoja mniejsza wersja. No okej, okay. No to pierwszy zestaw mamy otwarty i przygotowany do zabawy. No i otwieramy jeszcze kolejną paczkę. Mam nadzieję, że to będzie inna zabawka. Teraz trafiliśmy na zestaw piąty, znaczy inaczej, na zabawkę piątą z całego zestawu 8 zabawek. Zobaczmy, co tutaj mamy. Jest! Jest coś innego, jest talerzek. I znowu jakiś cukierek czy też guma na dodatek. No i tutaj mamy chyba numer... no nie wiem. Ale na pewno jest to inna zabawka niż za pierwszym razem. Mamy talerzyk, mamy jakiś, proszę bardzo, Gudetama w talerzu ryżu, przykryty sosem, kołderka z sosu i warzywek.
Otwieram. O, proszę bardzo, jakieś mini okulary słoneczne nawet też tu są. Okej. Wyciągam talerzyk. Potrawę z gudetamą. Proszę bardzo. Są też te maleńkie okulary słoneczne. Nie wiem za bardzo, gdzie je przyczepić, ale spróbuję. Proszę bardzo. Są i one. Zobaczmy, czy one jakoś tu się... oj. No nie da się tego za bardzo przymocować. Nawet nie widzę, jak miałabym to przymocować, ale... Och, nieważne. Nie? Nie. No trudno. No dobra. Okej, słuchajcie, mam dwie zabawki, mini zabawki od Gudetamy. Bardzo słodkie, bardzo kolorowe. Generalnie do zabawy, bądź też raczej do zbierania dla jakichś maniaków japońskich zabawek. Proszę bardzo, jest tu Gudetama z nami. Czyli ta postać właśnie również stworzona przez twórców Hello Kitty. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, zabawki również. Jeśli tak, to piszcie komentarze, na które zawsze czekam pod filmikiem. Możecie nas pod nim również subskrybować. No i co? Lajkujcie, jeśli się Wam podobało, jeśli zabawki się Wam podobają. I zapraszam do kolejnego filmiku już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!